mamy wizytę od demokracji. Wypracowanie do tych planów, to jest plan. A to jest nawet nie patrzyłam na to, od razu chciałam się za to łęczyć. Jak oceniacie? A w ogóle czy jakieś tematy się sprawdziły? Bo wiadomo, że to jest zawsze giełda tematów. Szczerze, nie miałam czasu na giełdę tematów. Siedziałam i wyrytowałam wszystkie. Ale myślałam, że będzie współczesność. Też tak, jak była mowa o Herbercie czy coś, ale jednak nie było. Lalka. Rady jeszcze ma problemy, też mam tak tego typu. Nie gorzej niż ta próba. Właśnie. Nie, nawet może tak było łatwiejszy, bo bardziej taki bliższy. Jak wyglądała ta nauka? Jak wyglądała? Szczerze mówiąc, ja do polskiego zaczęłam się uczyć w piątek. Wyrytowałam tylko wszelkie możliwe, nie wiem, źródła, czy coś to mogło być, nie wiem, przepracowania, nic takiego. Przypomnij, bo lektury się czytało, na lekcjach się było. Że na lekcjach było mówione, zaakcentowane, to tylko sobie przypomnieć. Spodziewałam się gorszych tematów na teatrze pisemną, po pierwsze. I wbrew zdziwieniu innych ludzi wybrałam mi temat. Akurat tak wyszło. Czasem pasowo, że tak powiem. Tak po prostu śpieszne było zdecydowanie prostsze niż te problemy, także według mnie. Tak, o blogu. Bardzo fajnie, lajtowo się czytało, że tak powiem. Ale naprawdę, w porządku. I te pytania były dość przystępne. Mówię, wrażenie są pozytywne. Jestem dobrej myśli. Co jeszcze? Nie wiem, tak trudno teraz wszystko tak skumulować i powiedzieć, prawda? Bo tego jest teraz myśli tłum. Była, ale nawet tego tak się nie zgłębiałam w tym temat, szczerze powiem, bo sam fakt, że trzeba się odwołać do całości, kiedy to było już dawno ta lektura omawiana, to tak mnie przeraziło. Nie wybrałaś? Mickiewicz Tytmajer. Tak. Czy pamiętam? Może tak bezpośrednio pamiętam, natomiast tematyka była taka dosyć ciekawa. Naprawdę. I można było wiele kontekstów znaleźć, to było bardzo... Temat. Otóż w tych wierszach został ukazany jakby stosunek do robienia jakby do dokonywania kroków ku jakiemuś celowi. W tym wypadku miałbyś to jakiś przewrót, trochę zmiana sytuacji społeczeństwa, ponieważ to były lata takie, kiedy Polska była nieciekawa sytuacja bardzo dobra. Stanowi samo przejście. I z jednej strony mamy przedstawienie, kiedy społeczeństwo jest gotowe, młodzi ludzie są gotowi do dokonywania przywrotu, do dokonywania zmian, a w drugim wierszu mamy ukazane stanowisko, kiedy to społeczeństwo, które miało możliwość, niczego nie dokonało. I to jest taki obraz młodości. Tak. I któż nam... Któż tam... Nie przypomnę sobie. Tytmajer, tak. Tytmajer. Tak. Spodziewałaś się innych pomysłów? Szczerze, niczego się nie spodziewałam. Tylko śledziłaś giełdy tematowej, to przed maturą? Nie. Mówiono o Herbercie, o współczesności. Tak, też mówiono o okresie międzywojennym na okupacji, także nie wiem. Ja starałam się w to nie zagłębiać, bo jeszcze bym tylko jakby poczytała ten cały stres przed maturą. To jest pozytywnie w ogóle teraz. Tak. Jutro angielski. Podstawę. Także będzie lajkowy. I będziesz jeszcze się uczyć? Sądzę, że tak wyglądać się wszystko nie będę, aczkolwiek słówka wszędzie, bo to jest podstawa, bo z tego się nie ruszę. A kolejne przedmioty? Proszę. I środek. Także mam 3 przedmioty pod rząd. Koniec? Będzie koniec. Fajnie by było. We wtorek przyszły 13 historia rozszerzona. To jest też rozszerzone. No później tylko proste, aby nie dosadzą. A jak powiedziałeś wczoraj? Teraz powiem kolokwialnie, opijałam się w domu. Nie w książkach, tak? Nie, w życiu.
to nie było tak, że o czymś sobie zapomniałaś, nie się czuła? Nie, nie, nie. Wykluczone. W ogóle tego nie brałam pod uwagę, żebym jeszcze coś otworzyła książkę i zajrzała. Nie, nie. Wczoraj odpoczywałam. A przedwczoraj? A przedwczoraj? Tak, jeszcze ten drobne takie powtarzanie, jeżeli chodzi o polski, to polscy motywy, a również jakieś konteksty, prawda? Także na tej zasadzie. Jestem pozytywne myśli, bo według mnie ta matura była łatwiejsza niż próbna. Naprawdę. Zobaczymy, jak to będzie w czerwcu.